Ta miła, bardzo ładna pani powiedziała, proszę pana, tu są sandacze po kilkanaście kilo. Jo, nie, Andrzej, co? Jak ci się sypnęło. Nie przesadzę. Witam, skibarosy, też jest z tej strony Seba i jest ze mną mój brat Andrzej, oczywiście. Cześć, Jędrusz. Siemano, cześć. Tak jak w ostatnim odcinku, pamiętacie, pożegnaliśmy się z wami nad łowiskiem piorunów, gdzie jest również knajpa, na to wychodzi. No i liczymy, że zjemy tu jakąś przepyszną, świeżutką rybkę. Zaraz to się okaże. Jak jesteście ciekawi, to łowisko też wam mogę pokazać, bo jak wiecie, robię też content o tematyce wędkarskiej. No, zaraz zobaczymy, co tu jest. Ale że co? No, patrzę na wodę i mówię. Wow! Co? Ja wiem, że się... Ja wiem. Wow, Seba! Przestań, no łowisko pokażę, widzą łowisko. Nie, no żarty żartami, ale... Zajebiście tu jest. Znaczy, łowisko piorunów. Łowisko piorunów. No taka, wiesz, wanna z wodą z jakimś no tak, tam. Z ale jakimś bardzo, tam bardzo ładnie zadbane, trawka przycięta. Ja tu kiedyś byłem lata temu, nie pamiętam, czy coś złowiłem, czy nie, ale w ogóle wydaje mi się, że knajpka to chyba to tamta knajpka, no jest, chyba co? Tak, weźmy zobaczymy, czy jest otwarte. No właśnie, no fajnie, bo mówię, mam ochotę na świeżą rybkę. No ale to wiesz, żeby rybkę zjeść świeżo, to wędeczka i ogień. Zazwyczaj w takich miejscach właśnie jest taka możliwość, że można sobie rybę złowić i potem ją przyrządzić. Jest to bardzo fajna opcja. I nawet jeździmy czasami na takie łowisko, gdzie są pstrągi tęczowe i świeżutkie pyk na grillka. Ale to także możesz złowić rybę i jest knajpa, że można poprosić szefa kuchni, żeby usmażył rybę twoją? No raczej, no aż nie, tak trzeba nie? Sobie samemu ją przyrządzić na grillu. Okay. Powiem ci, że z takim widoczkiem latem to można tutaj dobrze zjeść. To powiedz tak, to idźcie tam zapoznać, co jest w środku, a ja jeszcze pójdę z widzami nad wodę i ich zaprowadzę. Powiem wam, że nawet widziałem jakąś oczkującą drobnicę przed chwilą, ale już jej nie widać. No proszę bardzo, knajpa z widokiem na łowisko. Fajnie, co? Mhm. No nic tu lepszego się nie mogło po prostu dzisiaj, przynajmniej mi, przytrafić. Co tu masz ciekawego? Opowiadaj. Pierwsze, co mnie bardzo zaciekawiło, to jest penne ze świeżym tuńczykiem i łosoś z pieca. No to proste sprawa. Podawane z grillowanymi warzywami, ale to pierwsza strona, zobaczmy, co jest dalej. A no dobra, to patrz, opowiadaj. Dobrze, co my tu mamy? Zupki. Rybna, no to standard. Żurek na wędzące, rosół z makaronem, pomidorowa z makaronem, dania obiadowe, kaczka polędwiczki, karkówka, pierś kurczaka z rusztu, schabowe. Spoko. Widzowie, jak zawsze link do menu jest w opisie, tak jak adres i tak dalej, więc sobie znajdziecie. To sobie teraz też popatrzcie. Jest zaraz sandacz z patelni. Co ty gadasz? Sandacz z patelni. No i oczywiście inne ryby, miętus, halibut. No. Dodatki. No burgery, widzę, pierogi. No sałatki, makarony. Słuchajcie, jesteśmy głodni, bo żeśmy dawno nic nie jedli od 15 minut. Nie no, co ty, przecież to jest w ogóle inny dzień. Ależ oczywiście, dobra, już nie siemię. Zobacz, bo tutaj też są, tu jest pizza. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Nie no, pizza była wczoraj, to już... Makarony, sałatki. A co ty bierzesz? Penne ze świeżym tuńczykiem. I co jeszcze, zupę rybną? Nie. Tak? No zupę do spróbowania, stary. No, a no dobrze, weźmy zupę rybną i weźmy penne ze świeżym tuńczykiem. No dobra, to ty sobie weźmiesz, a ja to jeszcze nie wiem. Pstrąg łososiowy, czyli tęczak. Sandacz. Dorsz, halibut, miętus, co by wzięli moi widzowie? Oczywiście, sandacza by jedli, już ja was dobrze znam, tak więc ja biorę sandacza. Przecież ty zawsze polecałeś bolenia z patelni. Nara. Skąd się utarło, że szczupak jest najważniejszą rybą taką do łowienia dla wędkarza? Takim, można powiedzieć, królem dżungli jest lew, a królem wody jest szczupak. Skąd się no właśnie sobie odpowiedziałeś na pytanie. Oglądałem ten Fanatyka, więc... Oglądałeś Fanatyka? Oczywiście. Nie ma penne z tuńczykiem. Czego nie ma? Penne z tuńczykiem. No. Jest tylko penne z kurczakiem. No. Dlatego musimy zastanowić się, co innego wziąć. No, a mój sandacz jest? Sandacz jest, oczywiście. Dobrze. A czym się różni pstrąg łososiowy od pstrąga? No, bardzo proste. Jeden jest z patelni, a drugi z pieca. Aha, no tak. No przecież to jest logiczne. Logiczne. I którego sobie wziąłeś? Nie wiem. Nie wziąłem żadnego, bo przyszedłem się skonsultować z tobą. No to weź sobie pstrąga z pieca. A to dużo ości ma? Stary, to jest pstrąg. To ma parę ości, no. Ale jest na pewno... Ale ile? 8. Na pewno będzie ci smakował, stary. Stwierdziłem, że w czasie oczekiwania na podanie dań opowiem wam o łowisku, bo poszedłem do baru i bardzo ładna, miła pani mi opowiedziała, co tutaj są za ryby. I powiedziała, że są karpie, duże,
i sandacze. Mówię, a są szczupaki? Mówi, nie, szczupaków nie ma, są sandacze. Mówię, a duże te sandacze? I ta miła, bardzo ładna pani powiedziała, proszę pana, tu są sandacze po kilkanaście kilo. Mówił, o, to nieźle, nieźle, bo zobaczcie, woda wygląda bardzo niepozornie. I tak jak wam mówiłem, ja tu kiedyś byłem i z tego co pamiętam jest bardzo płytko. A, no bo nawet ja coś słyszałem o tych sandaczach, próbowaliśmy tutaj jigować, ale nawet główką piątką tu było ciężko ten opad zrobić przydętą. No ale podejrzewam, że na jakiegoś trupka to jak są sandacze, to sobie można zrobić. A, jest no kill. Nie można zabierać ryby. No trochę szkoda, bo na takim łowisku specjalnym to bym chciał rybkę zabrać, coś czasem ją zjeść. Ale sandacze po kilkanaście kilo, kurna. Może jakąś zasiadkę tutaj zrobić w Lidzowie w najbliższym czasie? Zobaczcie, jak to jest fajnie, by tutaj sobie wędzki zarzucić i na przykład jakieś piwerko zrobić. Kurde. Chociaż pewnie nie pozwolą, pewnie trzeba tam iść na stanowisko. Tam są stanowiska. Jak tu byliście na rybach, to napiszcie. Jestem ciekawy, co tu w wodzie piszcze, jak się mówi. Dowiedziałem się u tej bardzo ładnej, miłej pani, że póki nie ma sezonu na taras, czyli póki jest zimno, to można byłoby tam rozstawić się z wędkami i tam sobie coś do jedzenia zamówić, do picia i tak dalej. Fajny pomysł, fajny. Czy to jest pomidorowa z rybą, czy coś lepiej? To jest pomidorowa z ryżem. Próbowałeś? Jeszcze nie. No to dawaj. Nie no, gorąca, nie dam rady. Podmuchaj sobie, no Boże, no zupa musi być gorąca. Ty byś mnie podmuchał, jesteś moim starszym bratem. Weź. Sewa, no weź. No. Coś ci tak, Andrzej, dzisiaj wszystko smakuje, zauważyłem. Czego byś nie jadł. Ciepłe? Będę musiał chyba doprawić. Andrzeju? Ale to poczekaj, spróbuj bez. Spróbuję bez, zobacz, wszystko tutaj masz, co jest potrzebne ci do życia. Sól, pieprz, jeśli będzie potrzebne chili, to ci przyniosę. Załatwię ci wszystko. Bardzo dziękuję. Zupy nie będę ci dmuchał, ale... Chili bym tak, zdecydowanie, by się przydało. Jest grubo mięsa. Dużo, dużo mięcha. Pokaż mięso. Zobaczcie. To nie jest ostre? No w ogóle jak dla mnie. Uważnie mówisz? No oczywiście. Słodka. Taka pomidorowa z rybą. Tak dobrze wywróżyłem. Bo tak też wyglądała. Jest smaczna. No popłucisz. Spokojnie, zaraz ci oddam. Muszę jeszcze wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. To jest taka zupa, jak do tej pory, w której jest najwięcej ryby. To chyba też jest ważne, co Jędrek? No oczywiście, no. No, aż mi kamera zaparowała. Trzymaj, Andrzejku. Zepsuj sobie zupę. O, no to grubo poleciałeś, widzę. Ale co? Zawsze na odrobinę pieprzu. Odrobina pieprzu, a co to jest to? Bo ja nie wiem nawet. Zdjęcia. No to pan będzie jeszcze zadowolony, co? Zobaczymy. No. To nie za mało tego? Powiedziałeś, że też chcesz spróbować. Okej. Postanowiłem potraktować cię łagodnie. No, dziękuję. Tego się nie leje jak ketchup do parówek? Można. Jo, nie, Andrzej, co? Jak ci się sypnęło. Nie przesadzę. O. No słucham. Jesteś jak Magi z filmu Jak zostałem gangsterem. No, tego dorsza, twór sandacza, słuchajcie. Co chciałeś powiedzieć? Dobra. Dobry dorsz? Mhm. Tylko ścisły. Cytrynką sobie skłopię. Ja z cytrynką nie chcę. Potwierdzam, jest to sandacz. Po czym poznałeś? Po paseczkach. Po paseczkach. O, pióre będzie ci bardzo smakować. Dlaczego?
bo jest zajebisty na słoność w takiej próbie. No i tak jest, wiesz, widać, że dużo masła, dużo jakieś tam, no nie smakuje. Tak? Dobry, dobry ziemniak. Jestem na tak. Praktycznie na gorąco? Mhm. Złap za widelca. Dobra. Czy ja dobrze czuję, że to jest czerwonym winem? Tutaj, moi drodzy, przez chwilę coś mi w tej rybie nie pasowało i zastanawiałem się, co to jest takiego. No prosta rzecz. Jest to na stole, można sobie troszeczkę, no to mnie poniosło. Już jest fantastyczna. Bardzo dobry sanecz. Dawaj tego dorsza swojego. Czyli sól, tak zwane białe złoto. Sól to można powiedzieć, że jest taka kulinarna kokaina. Zaczynam rozpoznawać ryby po smaku. O, to jeszcze długo się będziesz musiał uczyć. Naprawdę? Oczywiście. Ale jest różnica, ryba morska, ryba słodkowodna trochę. Zdecydowanie. No i która ci lepiej smakuje? Bardziej sandacz. Sandacz, a to jest morska. No to jest dorsz, no. A dziwne, bo na przykład jakieś, na przykład halibut to jest morska, prawda? Tak. I na przykład halibut mi bardzo smakuje. No, halibut jest, ale sandacz też mi bardzo smakuje, a sandacz to jest słodkowodna ryba. No. No to sandacz jest bardzo smaczny, a halibut też jest bardzo smaczny. A na przykład dorsz jest dobry, ale wolę sandacza albo halibuta. To musisz spróbować karguleny. Co to jest? Rybka morska, kargulena. Można by powiedzieć, że taki morski sandacz, bo też ma paski. Ale kargulena jest przepyszna, musicie spróbować. Oddam. Ty też. Oddam ci sandacza, bo ci samego zjem. No to dawaj. Ale ryba z burakami? Odważnie. Chciałem sprawdzić ten temat. Buraczki karmelizowane. No, bardzo mi smakują. Dzisiaj ewidentnie wygrywam konkurs na złotego knura, ponieważ ja zjadłem wszystko. A mój brat, proszę bardzo, na wynos zabrał. Strategicznie. O, strasznie się obżarłem. Aż wstyd. No. I na wodę też tu przyjadę. Kiedy? Nie wiem, jak... Przyjdą Szwedy. Nie wiem, no jakoś jak... Ale latem czy niedługo? Nie, niedługo, bo latem to tu są podobno tłumy ludzi, to raczej nie. Czyli właśnie raczej teraz, kiedy jest tak fajnie kameralnie. Pozwolę sobie zadać pytanie laika i amatora. Tak. A zarybiają? A jak? O, klasa. Na bogatości, chłopie. Na bogatości, tak? No. Moi drodzy, no na pewno dosyta tutaj było, dosyta. 114 zł zapłaciłem. Myślałem, że zapłacę więcej, bo tego sandacza było dużo. Były to dwa filety z całych sandaczy. No tak w tych czasach to takie małe rosną. Ogólnie jeśli chodzi o to, co zjadłem, wszystko poprawne. Może w ten sposób. Jeśli chcecie przyjechać zjeść świeżą rybę, to tu jest wszystko poprawne. Bez żadnych fajerwerków, bez przytupu. Tak. Rybka świeża. W zupie rybnej mięcha tyle dowalone, że jeszcze do tej pory to nie widziałem. Tak, dużo było. Chociaż tutaj najsmaczniejszą zupę rybną to jedliśmy w złotym linie. Tak. W złotym, tak. Linie była, no, była zdecydowanie. Najpierw. Ale tam nie było na przykład tyle mięsa, co tutaj. Duże porcje, można się po prostu nażreć. Tak, tak. Andrzej? No, ja myślę, że wiele dodać tutaj nie mogę. No ryba była trochę niesłona, trzeba było ją dosolić. No ale no, to Jędrek, to już tak, rozmawialiśmy na ten temat. No ja wiem, no, żebym się nie czepiał, ale... Pamiętaj, że są ludzie, którzy prawie w ogóle soli nie używają i oni wtedy by się czepiali. Ja mam takie podejście, że jak się coś serwuje na stół, to powinno być już tak doprawione, żeby to od razu zjeść, więc... No ja jestem taką osobą, dobrze, która ja tak, soli. Ja podchodzę tylko w przypadku ziemniaczku. Ziemniaczek musi być posolony, bo po prostu potem się już tego nie uratuje. Jak jest mdły, to już będzie mdły i nawet jak się go posoli, to już nic nie daje. A rybkę można sobie dosolić. Dla mnie to było naprawdę spoko. No, ja daję takich 7 mocnych złotych knurów. Andrzej? Też 7. Też? Tak, też właśnie myślałem o 7. Kwiczą? Knury kwiczą zawsze. No to dobrze. Czyli tu spokojnie możecie przyjechać sobie zjeść świeżą rybkę. O, no i połowić oczywiście ryby, bo to też trzeba dodać. A my co, ruszamy w dalszą drogę, szukać kolejnych ciekawych miejsc na naszej gastronomicznej mapie w trasie do syta. Bo to jest ważne, aby było do syta. Trzymajcie się.
Muszę ci, Andrzejku, powiedzieć, że ty to ostatnio żresz bez umiaru. Nie ty, że dzisiaj zeżar. Za dużo. Ja ledwo widzę na oczy. Nie, bo tak sobie, słuchajcie, jedziemy, gadamy. Tak. I tak on tak narzeka. Jest, nie, ja zjadłem. Mówię, co tam? No, ja też zjadłem i jest w porządku ogólnie. No, nie, ty, co ty żeś zeżar? No, dużo. No. W tej, jak to było? U Marioli? U Marioli. No u Marioli, ale nie, no Seba, w zeszłym tygodniu u Marioli, bo to była zupka i pizza. W zeszłym tygodniu. Zupka, pizza, a dzisiaj tutaj rybka i zupka. Zupa rybna. A ja zupy też nie jadłem. No jak to, zjadłeś trochę? No nie, trochę zjadłem, a tak pochłeptałem, bo ciebie, ty żeś opierdzielił całość. No, ale to widzisz, to Jędek, no niestety, ja jestem na diecie, ty nie, poza tym ostatnio mi powiedziałeś, że jestem cienki zawodnik. Się nie nadaje do tego, bo nie mogę tyle zjeść, więc no, nadrabiaj chłopie, nadrabiaj! No słuchaj, robię co mogę, ale jest ciężko! No, oj tak, ale nie, muszę mu przyznać tylko rację, że no, wziął sobie troszeczkę na wynos, ja wszystko wszorbałem po prostu jak zły, ale ja miałem jakby na przystawkę wcześniej, to zjadłem tylko sałateczkę tylko zjadłem i pasterek pizzy. A, bo wy może tego nie widzieliście w ogóle. To jak nie widzieliście, to zobaczcie poprzedni odcinek, jak jedliśmy w pizzerni u Marioli i powiem wam, że byliśmy bardzo, ale to bardzo mile. Zaskoczenie.